Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Grałem na 10, nie było to dla mnie zaskoczeniem. Dobrze się czuję na tej pozycji, ponieważ jak gramy niskim pressingiem, jesteśmy zepchnięci do defensywy, to gramy tak naprawdę na dwie ósemki, a jak jesteśmy troszeczkę wyżej i gramy pozycyjnym atakiem, no to szukam sobie zawsze jakiejś przestrzeni tutaj z przodu, żeby sobie jakąś sytuację wykreować i zakończyć to. Dopytam, a to wynikało z tego właśnie, że tam się zmieniła sytuacja w Zagłębiu, że grali w dziesiątkę, czy to było założenia od początku takie? To były założenia od początku, wyszliśmy ustawieniem na mecz 4-3-3 i w ofensywie ja byłem bardziej tą dziesiątką, z Arkiem presowaliśmy, a w defensywie cofałem się do Krzysztofa Mączyńskiego i razem byliśmy, tak jakby na dwie ósemki graliśmy. Mateusz, ty dużo korzystasz z podpowiedzi Krzyśka, bo on jest takim podobno, nie, my tego nie słyszymy, gadułą na boisku. Dopiero to był pierwszy mecz, to tak ciężko powiedzieć, czy dużo korzystam. W sparingach tak, jak mi podpowiadał, to na pewno brałem to sobie do siebie i słuchałem go, bo na pewno to jest bardzo dobry zawodnik, doświadczony i warto od niego, warto jego słuchać podpowiedzi. Tak, to jest Polska, panie Matuszu, pan się czuje takim pewniakiem do gry w podstawowym składzie, trzy mecze w podstawowym składzie, ostatnia rzecz bardzo dobrze występuje. Nie czuję się takim pewniakiem, po prostu trenuję mocno, przykładam się do tego, co robię i w każdym treningu i meczu chcę pokazywać trenerowi, że chcę być podstawowym zawodnikiem i chcę grać. Mateusz, bo nie jesteś oczywiście jeszcze starym piłkarzem, ale już trochę trenerów w życiu miałeś, więc tak... Czy ciebie trener Lawiczka czymś zaskoczył, w sensie takim, nie wiem, warsztatowym podejściem do zawodnika w porównaniu do twoich poprzednich szkoleniowców? Myślę, że od trenera Lawiczki taki większy spokój bije. Bardziej tak podchodzi do zawodnika indywidualnie. Stara się mu przekazać mu się więcej swoich jakichś tam doświadczeń i myślę, że tylko tym. A i treningami, wiadomo, więcej mamy tutaj treningów teraz z piłką, a wcześniej mieliśmy troszeczkę może więcej bez piłki, a wiadomo, że każdy piłkarz lubi zajęcia z piłką. A jest rzeczywiście tak, że generalnie widać duże piętno taktyczne na wszystkich drużynach, które trener Lawiczka prowadził. Czy jest rzeczywiście tak, że ty odczuwasz, że tak powiem, na tych wszystkich odprawach trochę więcej czacha się ładuje tej wiedzy, co robi, czy to tak nie jest? Tak, odczuwam tą taktykę, mamy więcej rzeczy taktycznych na treningu, no i całkiem lepiej to wygląda taktycznie, pewnie Państwo też zauważyło na meczach, że jesteśmy lepiej ustawieni taktycznie, lepiej gramy i to się przekłada też na sytuacje bramkowe. A czy po tym meczu z Zagłębiem Sosnowiec można już wyciągać jakieś wnioski, czy jednak to Zagłębie, które samo w sobie było niespodzianką, jak wystawili 7 nowych piłkarzy, w sumie teraz jedziecie na Wisłę, gdzie tam też doszło do wielu zmian. Czy to już jest taki obraz tego Śląska Wrocław właśnie taktyczny, jaki będziemy oglądać w tej rundzie, czy są jeszcze takie rzeczy, na które musielibyście dopracować? Na przykład całe fragmenty wyglądały bardzo dobrze. Myślę, że będziemy cały czas pracować nad taktyką, żeby to jeszcze lepiej wyglądało, ale myślę, że można się spodziewać takiego Śląska w tym sezonie i jak najlepszej gry z naszej strony. Mateusz, też chciałbym troszeczkę nawiązać do pytania kolegi. Wy czuliście, że gra wygląda tak dobrze, bo wy gracie tak dobrze, czy rywal na tak dużo pozwalał? Bo też mam takie wrażenie, że właściwie wszystkie prostopadłe piłki to wchodziły, że tak powiem. No, na co dzień nie jest tak, że aż tyle takich odważnych podań otwierających, że tak powiem, no nie zostaje przeciętnych. Ja miałem wrażenie, że co nie wymyślicie, to i tak jak masło. No, rywal grał w 10 i były większe przestrzenie i może dlatego też te piłki przechodziły. Ale myślę, że jak będziemy grali te schematy, które nam trenerzy nakładają na treningach, to myślę, że będzie tych piłek prostopadłych przechodziło sporo. Będziemy z tego stwarzali sytuacje bramkowe. Nie wiem, czy oglądaliście już mecz Wisły Kraków w Zabrzu. Jakbyś porównał grę Wisły do Zagłębia Sosnowiec i z jakim nastawieniem do Krakowa jedziecie, na ile to zwycięstwo, na inaugurację
dodaje wam skrzydeł? Jeszcze nie mieliśmy analizy Wisły. Nie oglądałem tak samo Wisły meczu ostatniego i ciężko mi coś powiedzieć o Wiśle, ale na pewno mają dwóch dobrych skrzydłowych, doświadczonych reprezentantów i będziemy musieli na nich zwrócić uwagę, ale tak to jedziemy z nastawieniem takim, że chcemy ten mecz wygrać. Musimy wyjść na mecz dobrze poukładani, tak jak Zagłębiem Sosnowiec, być skoncentrowani w 100% i na pewno sobie jakąś sytuację stworzymy. A ty czujesz, że taką, bym powiedział, emocjonalny dreszczyk na zasadzie, o kurde, Błaszczykowski, no z całym szacunkiem, nie wiem, dwa lata temu w Igrach nie mogłeś myśleć, że zagrasz przeciwko Kubie Błaszczykowskiemu. W jednej lidze. Nie, nie czuję takiego dreszczyku. Fajnie spotkać takiego doświadczonego zawodnika, taką postać dla kadry i dla polskiej piłki i cieszę się, że będę grał przeciwko takiemu zawodnikowi. A wy jakoś inaczej, jak po prostu podchodzicie do tego meczu z Wisłą? No wiadomo, że tam będzie dużo ludzi i też będzie ten powrót Kuby do Krakowa, czy to zostanie na dalszy plan? Myślę, że może nam to pomóc, bo będzie fajna atmosfera wokół meczu, dużo kibiców przyjdzie na mecz. Każdy chce grać, jak jest pełny stadion. Lepiej się gra, bo jest wiadomo, doping prowadzony cały czas, to nakręca zawodników i myślę, że będzie się fajnie grało. Mateusz, chciałem zapytać o twoją cieszynkę, bo w mediach społecznościowych, nie wiem, czy widziałeś, to tak... Memotwórcza jest. Memotwórcza jest. To jest taki po prostu spontan, że uniosłeś ręce, czy to skądś się wzięło, czy jak to w ogóle jest? No, widziałem. Widziałeś w ogóle, że wszyscy się doskonale tym bawią, to skądinąd jest fajne, myślę. To jest taki gest jakby zwycięstwa i dlatego podniosłem te ręce. Często zawodnicy jakiś tam sztuk walk czy boksu po wygranej walce podnoszą tak właśnie ręce do góry, cieszą się i ja również tak zrobiłem. I myślę, że ta cieszynka się spodobała mi i niektórym ludziom, kibicom. A ty, Mateusz, jeszcze czasami, nie wiem, masz w ogóle wolny czas, żeby coś potrenować z rękawicami, czy to jakby jest stare czasy i nie wiem, czy nie ma czasu, czy już nie ma chęci? No nie. Tajemnicą, że tam się bawiłeś w różne tam lewe, proste, prawe, sierpowe i tak dalej. Nie, ogólnie chęć jest, tylko że jak jestem tutaj we Wrocławiu, to ciężko znaleźć jakiś czas i jakiegoś dobrego trenera, żeby to wszystko tak fajnie poukładał, żebym poszedł na przykład na trening, na boks i później nie był zmęczony na meczu. Ale w czasie wolnym okresie, jak mieliśmy roztrenowanie, to jakiś tam sobie trening z kolegą zrobiłem.